W duchu troski o to, żeby instytucja działała, dzisiaj Zarząd Województwa Śląskiego na mój wniosek uchylił uchwałę odwołującą panią dyrektor w oparciu o nasze ustalenia i damy pani dyrektor po prostu drugą szansę, żeby nigdy taka sytuacja nie miała miejsca. Nie ukrywam, że tutaj załoga teatru, pracownicy bardzo oddani gdzieś w tej mediacji bardzo pomogli i cieszę się, że udało się dojść do wspólnego kompromisu. No i ten temat de facto w dniu dzisiejszym jest dla nas zamknięty. Pani dyrektor i zawodowicz życzymy sukcesów i tego, żeby nigdy takie sytuacje nie miały miejsca. Myślę, że to jest dobra lekcja dla wszystkich instytucji kultury, że trzeba brać odpowiedzialność za te osoby, które są zatrudniane, ani artystów, ani reżyserów, tym bardziej nie zwalnia to z odpowiedzialności za to, żeby pewne standardy i normy społeczne były przestrzegane i to samo dotyczy ludzi, którzy pracują na różnych stanowiskach, kierowca, kasjer, sprzedawca, marszałek, dyrektor, te same standardy zobowiązują ludzi teatru, reżyserów, aktorów do tego, by w instytucjach zarządzanych i nadzorowanych przez Województwo Śląskie i finansowanych z publicznych pieniędzy takie sytuacje nie miały miejsca, więc z drugiej strony wydaje mi się, że to jest lekcja dla wszystkich instytucji, że pewne standardy wszędzie zobowiązują i my się nie boimy może trudnych decyzji, ale też potrafimy rozmawiać i budować dialog, czego dzisiejsza konferencja jest dowodem. Bardzo dziękuję za tę możliwość rozmowy, za tę możliwość dialogu. To jest dla nas wszystkich bardzo ważne i bardzo optymistyczne. Ja chcę powiedzieć, że te wydarzenia ostatnich tygodni były dla nas bardzo trudne, ale one były pewnego rodzaju lekcją dla wszystkich osób, przede wszystkim dla osób pełniących funkcje publiczne, uczestniczących również w konferencjach prasowych. To jest taka lekcja odpowiedzialności za to, co może się stać, za każde wypowiedziane słowo i jest nauczką, że nie ma takiej możliwości, żeby w naszej pracy, w naszych godzinach pracy można było sobie pozwalać na tego rodzaju prywatne rozmowy. Ja bardzo żałuję tego, co się stało i mam pełną świadomość, że jako dyrektor takiej instytucji, jaką jest Teatr Rozrywki, Instytucji Kultury Samorządu Województwa, Dumy Województwa, odpowiadam nie tylko za infrastrukturę teatru, za finanse, za politykę kadrową, za kwestie artystyczne, ale odpowiadam również za moje postępowanie w różnych sytuacjach i za osoby, które zatrudniam. Jest mi szczególnie przykro, że te słowa mogły dotknąć osoby, które niezwykle cenię i które bardzo szanuję. Bardzo złe słowa, które nigdy nie powinny były paść. Ja żałuję, że zgodziłam się na współpracę z panem Jerzym Bończakiem. Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że mógłby się w ten sposób zachować. Nie chcę ani go usprawiedliwiać, ani go tłumaczyć. Ja myślę, że państwo jakby już macie własny osąd tej sprawy i że on jest taki sam jak nasz i że to po prostu nigdy nie powinno było się stać.